coś. Czyli teraz lepiej mnie słychać, tak? Dobrze. Dobrze, to poczekamy na Darię może, bo ona jest tutaj bardzo ważna. Mówię, asystentka moja. Dobrze. Że ja na samym początku może się wytłumaczę z tego, dlaczego wymyśliłem akurat taki tytuł, dlaczego akurat różne oblicza Turcji. Znaczy, generalnie chodzi o to, że jeśli w naszym kraju jest mowa o Turcji, to z reguły wygląda to tak, że mówi się o takim... o takim dwoistym obrazie tego kraju, w sensie, no nie chcę mówić takim manichejskim, czy jakimś zero-jedynkowym, niemniej rzecz w tym, że po prostu dominuje taki obraz jakiejś takiej dwoistości, to się non-stop gdzieś tam przejawia. Chodzi o to, że Turcja jest państwem, jest krajem muzułmańskim, i świeckim państwem. I często się pojawia taki wytrych, który w zasadzie nic nie znaczy, niewiele mówi. I to jest, ja w sumie no, często się z tego śmieję. Chodzi o to, że pojawia się takie określenie jak świeckie państwo muzułmańskie. Czegoś takiego w ogóle nie ma. Państwo nie może być świeckie i muzułmańskie, co się w ogóle wyklucza zupełnie. No i ta zero-jedynkowość jakoś we wszystkich narracjach się przejawia, a ja w sumie chciałbym od tego odejść, chciałbym mniej więcej pokazać, że to jest, że rzeczywistość turecka jest dużo, dużo bardziej złożona i tutaj no już w sumie na tym pierwszym slajdzie to widać, bo z jednej strony mamy twórcę nowoczesnej Turcji, Mustafa Kemala Atatürka, który stworzył Republikę Turecką, wprowadził świecki ustrój, zmienił alfabet z arabskiego na łaciński i tak dalej. No dalej mamy jakichś tam protestujących Turków. Tutaj mamy kurdyjską kobietę i tutaj jest taka artystka, w sumie chyba najbardziej znana w Turcji. Artystka popowa, i to jest Sezen Aksu, czyli symbol powiedzmy takiej tureckiej europeizacji. To wszystko mamy, to wszystko jest jakby przeciwstawiane tej rzeczywistości, tej religijności, czemuś, co jest uważane za jakieś zacofanie, ciemnotę. Znaczy, bo oprócz tego to mamy jeszcze jakieś tam tradycje plemienne. Generalnie no chciałbym mniej więcej pokazać jakąś tam złożoność tej rzeczywistości tureckiej i może nie być tak gołosłownym, to może zaczniemy tą opowieść od teledysku, tak żeby tak. Znaczy, może zrobimy tak, że ja najpierw puszczę ten teledysk, a potem wytłumaczę, dlaczego akurat taki teledysk wybrałem, takich twórców i co tam jest zawarte, co tam jest pokazane i o co w tym wszystkim chodzi. Także poproszę ten pierwszy może. Seninle saklambaç oynuyor. Senin yerime de hadi geri git, bu hayat seninle. Saklambaç oynuyor. Saklambaç oynuyor. Bize gelen harmanma sağlam. Deli gibi görecek bizleri fakat anla. Arkamı sağlam, iblis sağımda. Oyun bitince susacak konuşanlar. Denemek istersen hadi gel dene. Seni göndereceğim o geldiğin yere. Biri rol yapıyor, biri ol ya da öl. Üstündeki çimento olur beton. Seydi Maxim olacak senin katilin. Sizsiz sade aksak ritmi katledin. Bunu kaydedin, 100 asker dizilir. Senin önünde duran yüzler maskeli. Birileri bilecek, fark eder mi? Babam petrol bile satsani nerede? Beni benden alırsan göz öperde. Sallanır kafan boğaz köpüsünde. Ne oluyor? Senin yerin beni hadi geri git, bu hayat seninle. Saklambaç oynuyor. Saklambaç oynuyor. Ne oluyor? Senin yerin beni hadi geri git, bu hayat seninle. Saklambaç oynuyor.
Sebe polmasın, yapılan yanlışın affını sikebilir adamın. Kuru kebiri yandan da kan otarla faresi kapalı kapılı anlardan kar. Çünkü çok değişti ortam ve kan dolu artık yersiz olacağım. Sele kapılan salona bakın adur gibi korkunu bulan densiz olmanda sonucu bunun. Adama vurdum ırkan nefesi kokan her melankolik ve halk kahramanı her alkolik ve yazılan her bahinden komik. Yaptığı pandemik ve kurbağa kermis sebil olur girdiğin her bir çelik omuz attığım her diz. Şekil olup hepsi hizmetelik siz sana fark biz. Senin yerin belli, hadi geri git, bu hayat seninle. Saklambaç oynuyor, saklambaç oynuyor, ne oluyor? Senin yerin belli, hadi geri git, bu hayat seninle. Saklambaç oynuyor, saklambaç oynuyor, ne oluyor? Senin yerin belli, hadi geri git, bu hayat seninle. Saklambaç oynuyor, saklambaç oynuyor, ne oluyor? Senin yerin belli, hadi geri git, bu hayat seninle. Saklambaç oynuyor. No tak, mamy teledysk hip-hopowy, tytuł piosenki, w, jak to było, Neolio, znaczy pisownia jest trochę zmieniona, taka bardziej myślę, slangowa, można to tłumaczyć, no tak, co się dzieje, może w takim już bardziej swobodnym znaczeniu, nie wiem, co jest grane, w sensie, no właśnie, co jest grane. Czyli to jest tak, że ten wyższy chłopak to jest Rosjanin z pochodzenia. On wychował się w Turcji, znaczy miałem okazję poznać, nie miałem okazji poznać obydwu, mogłem poznać tego niższego, smagłego, brodatego i on jest z pochodzenia Arabem. Jego kolega jest Rosjaninem z pochodzenia, jest synem rosyjskich imigrantów, którzy osiedli w Turcji, bo tam akurat pracowali, a on się tam wychował i nie wiem, po rosyjsku bynajmniej nie rapuje. Drugi z nich jest Arabem, na imię ma Ali Said i właśnie no, pytanie, co jest grane, nie? Ali, no Ali to jest takie imię, no Said to w sumie też to jest imię, ale tak, no ale już tłumaczę, o co chodzi. Said może znaczyć, Said może oznaczać pewien tytuł. Chodzi o to, że ktoś może pochodzić z rodu proroka i tak jest w przypadku tego chłopaka. I on jest synem nusajryckiego szejcha, czyli no nie chcę mówić duchownego, bo to jest... Bo jeśli chodzi o muzułmanów, to kwestia z duchowieństwem wygląda nieco inaczej, ale w każdym razie jest synem szejcha nusajryckiego, potencjalnym przyszłym duchownym, który rapuje po turecku, a jest Arabem i ma kolegę Rosjanina. Czyli od razu już widzimy jakiś kompletny miks taki kulturowy. On jest członkiem jakiejś właśnie sekty szyickiej, której wyznawcy wierzą w reinkarnację, między innymi tak, wierzą w reinkarnację, często noszą chrześcijańskie imiona. Dalej, znaczy już jakoś specjalnie się nie zagłębiałem, mniej więcej w doktrynę, ale doktryna jest taka, bym powiedział, trochę kabalistyczna, masa symboli tam jest i tak dalej. I między innymi wierzą w to, że członek tej sekty, czyli muzułmanin w ich rozumieniu, prawowity, ten, no, wierny, jeśli w życiu postępuje źle, może się odrodzić jako chrześcijanin, bo wierzą w reinkarnację. Jeśli ktoś jest już jakąś tam kompletną kanalią, to może się odrodzić jako zwierzę. No i właśnie tu znaczy coś takiego od razu nam burzy jakiś taki obraz islamu. Nie? I to jest generalnie sekta, bym powiedział, ekskluzywnie arabska i jej wyznawcy żyją głównie w prowincjach Hatay, Adana i Mersin, to w Turcji, a główne ich skupisko znajduje się w rejonie Lataki w Syrii i oni w tej chwili rządzą Syrią na przykład. Nie? I może damy następny slajd, żeby już to sobie po kolei leciało. Znaczy, no, w każdym razie, no, tutaj mam... Może
Dobrze, tutaj mamy mapę, to może ja generalnie nie występuję tutaj jako jakiś wielki specjalista, nie pretenduję do tego miana, niemniej no, przemieszkałem tam w sumie rok. Najpierw studiując badanie, to tutaj jest właśnie przy syryjskiej granicy, widać mamy taki, mamy tutaj tak, dawny sandżak Aleksandret, czyli Iskenderun dalej Adana, widać nam się przeskoczyło. No wyłącz tam, no krzyżyk, tak? No dobrze, w porządku. Okej, okay. Dobrze, czyli Adana, w Adanie studiowałem. Tutaj mamy miasto, które tutaj jest napisane jako Iczel, to jest Mersin, to jest druga nazwa. Generalnie nazwa Mersin jest znacznie częściej używana i to jest dawna Cylicja i też taki rejon, bym powiedział, z taką dość kosmopolityczną historią, bo niegdyś, znaczy jeszcze w czasach Imperium Osmańskiego, głównie oprócz Turków żyli tam głównie Ormianie, potem pojawili się Włosi, jeśli byśmy rzucili okiem na architekturę tego miasta, tą starą architekturę, tą, która w tej chwili tam w zasadzie niszczeje, to możemy zauważyć jakieś właśnie włoskie wpływy w tej architekturze. No w każdym razie w tej chwili to jest region, w którym zamieszkują głównie Turcy i Arabowie. I jeśli chodzi o Arabów, no to w dużej mierze są to Arabowie szyici, właśnie członkowie tej sekty, o której ja tutaj wspomniałem. No, szyici, poza tym Turcy też alewici i Turcy sunniccy. Także Ormian jest tam w tej chwili niewiele, podejrzewam, że tylko jakieś jednostki. No, jeśli ktoś się bliżej interesuje historią Turcji, no to wie pewnie o rzezi Ormian i o tym, że Ormianie mimo tego, że w historii Imperium Osmańskiego odgrywali bardzo znaczącą rolę i byli takim dosyć ważnym komponentem właśnie w tym społeczeństwie osmańskim, no to w tej chwili są tylko jakąś taką nieliczną, cichą mniejszością. Dobrze, może damy dalej. Dobrze, no generalnie chodzi o co jest akurat meczet Sabandzi w Adanie. Ponoć, tak jak mówią miejscowi, jest to ponoć największy meczet na Bliskim Wschodzie. Tutaj jest akurat bardzo ciekawa sytuacja, bo nazwa tego meczetu pochodzi od nazwiska fundatora. Czyli na przykład no, w Polsce jest ciężko sobie wyobrazić to, że jeśli stawia się kościół, to kościół może być pod wezwaniem, nie wiem, jakiegoś... Tak, kogoś, kogo po prostu ufundował, a tutaj jest taka sytuacja, że właśnie meczet stawiało państwo, w pewnym momencie okazało się, że w budżecie nie starcza pieniędzy i pojawił się taki Hadzi Omer Sabandzi, który jest, już teraz nie żyje, ale który był taką głową całego klanu Sabandzich, która, no cały ten klan generalnie to jest takie jedno wielkie przedsiębiorstwo, chyba jedno z największych w Turcji, jedna z najbardziej wpływowych rodzin i pan Hadzi Omer Sabandzi zadeklarował się, że w połowie pokryje koszt budowy tego ponoć największego meczetu na Bliskim Wschodzie, tak jak mówią miejscowi i w nagrodę za swoją dobroczynność został uhonorowany właśnie w taki sposób, że ten wielki meczet został nazwany jego nazwiskiem. I właśnie tak to wyglądało. Znaczy, wracając może do tej tureckiej złożoności, to dlaczego ja akurat wybrałem taki teledysk i dlaczego chciałem jakby odejść od tej takiej zero-jedynkowości. No, generalnie chodzi o to, że Turcja to jest o tyle ciekawy kraj, że jego kultura była kształtowana przez różne elementy. I tutaj mamy no przede wszystkim islam. Turcy są muzułmanami, w większości muzułmanami sunnitami. W
oficjalne statystyki mówią o tym, że w Turcji żyje 99,8% muzułmanów sunnitów. Dwie setne stanowią Żydzi i chrześcijanie i to są w sumie wszystkie grupy wyznaniowe, które są w jakikolwiek sposób uznawane w Turcji. Natomiast jeśli chodzi o faktyczne podziały, to mówi się o tym, że w Turcji żyje gdzieś od 15 do nawet 30% alewitów i to jest taki problem, że po prostu państwo nie uznaje w ogóle istnienia tego i tutaj jeśli się z nimi spotykamy, no to okazuje się, że człowiek przyjezdny jest bardzo, bardzo zaskoczony, że ktoś taki w ogóle tam żyje. No, poza tym, jeśli chodzi o samych chrześcijan, to też są tam spore podziały, bo są i katolicy, i prawosławni, są potem Asyryjczycy. Także no, to są generalnie jedyne mniejszości, które są uznawane, ale dobrze, to jest tak, jeśli chodzi o komponenty, które kształtowały i kształtują cały czas kulturę turecką, to jest właśnie ta religia wiodąca, czyli islam, dalej sam element turecki. No, rzecz w tym, że Turcy przybyli do Azji Mniejszej z terenów Azji Środkowej i może tego nie widać na pierwszy rzut oka, to przy tym się zatrzymamy, to potem jeszcze opowiem, ale może tego nie widać na pierwszy rzut oka, chodzi o to, że w dużej mierze dzisiejsza mentalność Turków jest ukształtowana przez tą mentalność nomadyczną ludzi właśnie z Azji Środkowej, koczowników dawnych. No dalej właśnie kultura taka śródziemnomorska, potem z racji tego, że od lat 20. ubiegłego stulecia Turcja z krajem jest państwem świeckim, no to mamy taką już europeizację i tutaj się pojawia właśnie muzyka rap, pop, określony w taki europejski sposób ubierania się. Czasami jakoś tam, nie wiem, te zachodnie obyczaje też jakoś tam się pojawiają, w jakimś tam stopniu kolidują z takim tradycjonalizmem, czasami pruderią nawet i tak dalej. No, w każdym razie jest to wielki kocioł taki właśnie kulturowy. Dalej, ponieważ jesteśmy akurat przy tym zdjęciu, to właśnie chciałem się zatrzymać, bo mnie generalnie interesuje, znaczy ja opowiadam o tym, co mnie interesuje, a interesuje mnie głównie religia, mentalność, obyczaje i historia w trochę może mniejszym stopniu polityka, z tym, że od polityki nie da się uciec. Także jeśli będę opowiadał o polityce, to tylko dlatego, żeby coś tam wytłumaczyć. Ale już wracając do tej religijności, bo religijność muzułmańska w Turcji jest rzeczą dość ciekawą i tutaj widzimy taki pierwszy przykład religijności ludowej, czegoś co z punktu widzenia, nie wiem, wysokiego islamu jest uznawane za pogaństwo, bałwochwalstwo, jakieś elementy, nie wiem, myśli magicznej i tak dalej. I znaczy, to jest akurat z punktu widzenia, nie wiem, religijności takiej, jaką obserwujemy na przykład w Arabii Saudyjskiej, z punktu widzenia salafizmu. Z tym, że tutaj mamy taki przykład, czyli to zawiniątko, zielone zawiniątko, które znajduje się na prawym ramieniu tego chłopca. I w tym zawiniątku znajduje się miniaturka Koranu. No tak, i ten chłopiec ma to zaszyte na ramieniu i to jest, chodzi o to, że rodzice mu to zaszywają właśnie jakieś pojedyncze wersy Koranu albo jego miniaturkę.
na ramieniu po to, żeby to słowo boskiego objawienia go chroniło przed wszelkim złem. No i dalej mamy masę innych takich przejawów ludowej religijności. Znaczy, w jakim stopniu może to jest też reakcja na to, że Turcja, że państwo tureckie jest świeckie i w jakimś tam stopniu usiłuje zepchnąć religijność na bok, i reakcją może być to, że to po prostu się przejawia w takich ludowych, czasami nawet magicznych praktykach. To jest, no i dalej mamy tutaj. No mniej więcej tak wygląda Adana, znaczy tak wyglądają ulice jakichś tam biedniejszych dzielnic Adany, takie, które mnie bardziej interesowały zawsze, bo jeśli chodzi o zabytki, wszystko to jest warte zobaczenia, z tym, że ja chciałem podejść do tego w nieco inny sposób i po prostu uważam, że jeśli ktoś chce obejrzeć zabytki tutaj w Polsce, to może sobie to zobaczyć w przewodniku turystycznym. Ja bardziej chciałem pokazać takie zwykłe miejsca, których się na co dzień nie odwiedza, a już tym bardziej nie odwiedzają tego turyści. Także no tutaj mamy na przykład też gdzieś nad wejściem w Werset, to są tak, Bismillah i Rahman i Rahim, i dalej wersety z Koranu, czyli widać to, że w tym świeckim państwie religia odgrywa bardzo dużą rolę w życiu ludzi, z tym, że no, ta religijność muzułmańska jest zupełnie inna niż na przykład w krajach arabskich, w Iranie, i już nie mówiąc o takich tradycyjnych muzułmańskich krajach byłego Związku Radzieckiego, to jest w ogóle coś zupełnie innego. No, także tutaj, to są akurat zdjęcia, które robiłem w dzielnicy Jureir w Adanie. No, Adana to jest ogólnie dość specyficzne miasto, bo to jest miasto, w którym żyje według oficjalnie jakieś 1,5 miliona ludności, nieoficjalne 2 miliony. A Witold Szabłowski, na przykład polski reportażysta, określił to miasto jako taki industrialny moloch, czyli dawniej miasto, w którym kwitł przemysł włókienniczy, i można powiedzieć, że to jest taka, znaczy no, nie obrażając nikogo, ale że to jest taka turecka Łódź razy 4, coś w tym stylu, mniej więcej takie miasto i takie bardzo właśnie przemysłowe. No i to jest kolejny, znaczy to jest średnio przemysłowe, ale tak, to jest, tak wygląda, tak, no tak wygląda miasto, tak wygląda ulica na obrzeżu dwumilionowego miasta. Znaczy ja nie chcę jakoś specjalnie, nie wiem, tego wartościować i pokazywać, że to jest jakieś takie opatrzcie, nie? Znaczy no, tak to po prostu wygląda. Ja szedłem sobie ulicą w takiej nieco biedniejszej dzielnicy i nagle przechodzę między domami, bo to jest tak, że jest wolna działka, nie wiem dlaczego, bo zagospodarowanie w ogóle w Turcji, nie tylko w Adanie, w ogóle w całej Turcji, to takie sprawy jak zagospodarowanie terenu to jest rzecz dość problematyczna. Także no tutaj między dwoma domostwami mamy wolną działkę, na której patrzą się krowy. I przechodziłem obok tego, patrzę, o krowy, nie? Duże miasto większe niż Warszawa, i no, w takim mieście pasą się krowy, i to było muszę powiedzieć, dość szokujące przeżycie, w ogóle widok tych krów pasących się w wielkim dwumilionowym mieście. Także, o, tutaj mamy akurat małego chłopaka. To jest brat mojej koleżanki, którą jeszcze w Poznaniu miałem okazję poznać, a potem szedłem. Znaczy mnie, głównie dlatego trafiłem do tej dzielnicy, bo ta dziewczyna właśnie tam mieszkała, zaprosiła mnie tam na obiad. Ja miałem z podjętą, w ogóle już taka
No to taki wyraz tureckiej gościnności, na przykład ciasteczko, rzeczy, które tam przyrządzono, nie? Czyli właśnie widać sporą finezję twórców. Jeszcze to są ciasteczka jakieś drożdżowe. Ciężko mi teraz mówić, ja jestem nugar, jeśli chodzi o kulinaria, więc ciężko mi tutaj ocenić. Znaczy jest jeszcze jedno zdjęcie, chyba bardziej wyraźne. Taki bus, czyli tak, ciasteczka takie domowe, herbata i właśnie jakieś ciasteczko ze sklepu. Że damy trochę dalej. No i dalej może jeść to, co mówiłem na początku, czyli Cilicja, miasto, w którym... czyli Adana, miasto, w którym mamy jakieś takie, no w architekturze widać jakieś takie śródziemnomorskie wpływy, czy po części włoskie, ormiańskie, podejrzewam, że podobne domy można zauważyć chyba w całym regionie Morza Śródziemnego. No tutaj akurat widać, że to niszczeje. No, któryś z moich znajomych kiedyś stwierdził, że jakby to kopnąć, to by się zawaliło. Znaczy, no, to jest akurat coś, że dość smutna, bo to jest, no, to jest naprawdę wartościowe, tylko nie bardzo ktokolwiek o to dba. No i widać, że po prostu nikt, no raz, że nikt tego nie zamieszkuje, bo nie chce, a dwa, że nie wiem, no, władze miejskie czy w ogóle państwowe nie za bardzo mają to na uwadze, żeby odnaleźć jakieś pieniądze na renowację i tego typu budynków. Także czy to jest akurat centrum Adany, tak zwane Ciarszy. Ciarszy to jest, nie wiem, dziewczyny z turkologii powiedzą, niech mnie poprawią, jeśli mówię źle. Czyli tłumaczymy to jako rynek, tak? Tak, dobrze. Czyli to jest rynek i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo sama Adana jest dość ciekawie podzielona. Bo z jednej strony mamy Ciarszy, czyli taki stary rynek, w którym mieszka praktycznie mieszka tam biedota, mamy jakiś tam drobny handel, a po drugiej stronie miasta znajduje się taki wielki bulwar, taka wielka ulica, która jest nazwana na cześć Turguta Ozala. Czyli to był taki Turgut, no to nie jest akurat zdjęcie z ulicy Turgut Ozal, ale dobrze, w każdym razie nie, może ja wspomnę o tym takim podziale, bo to jest coś, co mnie bardzo zainteresowało, bo z jednej strony miasta mamy taką biedne stare miasto, a to jest południe Adany, a na północy mamy ulicę, która się zwie Turgut Ozal Bulwary i to jest w zasadzie dzielnica ciągnąca się wzdłuż całej ulicy, całego tego wielkiego bulwaru i tam generalnie mamy taką elitę miejską. I dlaczego to mi się wydało ciekawe, bo Turgut Ozal, no i właśnie dlaczego tak a nie inaczej nazwano tą ulicę, którą wzdłuż której budowano nowe osiedla dla bardziej zamożnych ludzi. Właśnie Turgut Ozal to był premier Republiki Tureckiej, który rządził w latach, o ile dobrze pamiętam, od 83 gdzieś do początku lat 90. No i to było tak, żeby to przetłumaczyć, powiedzmy, na... Znaczy, żeby to jakoś przełożyć na naszą rzeczywistość, to był taki odpowiednik, no nie wiem, może polskiego Balcerowicza, no w dużym stopniu polskiego Balcerowicza z, nie wiem, z domieszką, nie wiem, Mazowieckiego i Bieleckiego, coś w tym stylu, zawsze ludzie, którzy go pamiętają, to zawsze wspominałem to, że Jak byli małymi dziećmi i rodzice oglądali wiadomości w telewizji, to wychodził Turgut Ozal i mówił: trzeba przeciwdziałać inflacji. Także stąd ludzie zapamiętywali, znaczy młodzi ludzie wtedy, dzieci,
dzieci, którymi oni byli, a z którymi ja później rozmawiałem, to w taki właśnie sposób dowiadywali się, co to jest inflacja. A poza tym to Turgut Özal był, no, jego polityka sprzyjała właśnie wielkiemu biznesowi w tych latach, to zaraz właśnie po tym, jak junta wojskowa oddała władzę i w jakimś tam ograniczonym stopniu kraj zaczął się demokratyzować, on właśnie doszedł do władzy i był jednym chyba z najbardziej panturkistycznych przywódców Turcji, czyli rozwijał po upadku Związku Radzieckiego, rozwijał współpracę właśnie z postradzieckimi państwami tureckimi czy turkijskimi, a umarł w roku, o ile dobrze pamiętam, 92 albo 3 i na łożu śmierci przyznał, że jest Kurdem. I to jest taki paradoks i to jest właśnie, no tak, nikt o tym nie wiedział, facet był zapalonym panturkistą, liberałem, a na łożu śmierci przyznał, że jest Kurdem, gdzie generalnie wszyscy wiedzą, że Kurdowie jako taka mniejszość, zawsze wykluczona, biedna, zawsze sprzyjają lewicy, zawsze są, no czasami są komunistami, czasami socjaldemokratami, ale generalnie są lewicowi, a tutaj się okazuje, że najbardziej panturkistyczny premier w historii Republiki Tureckiej na łoże śmierci oświadcza, że jest Kurdem. Także, no i dlaczego, no i ta ulica Turgut Özal, czyli ulica nazwana na cześć chyba jednego z największych, z najbardziej liberalnych polityków w dwudziestowiecznej historii tego kraju, na której mieszkają ludzie, którym się generalnie udało. I ona jest jakby takim przeciwstawieniem tego biednego czarszy, gdzie jest tylko taki drobny handelek, jakieś tam straganiarstwo, a inna sprawa, że jakbyście trafili kiedyś na ulicę Turgut Özal, czy na bulwar Turguta Özala w Adanie, no to zauważycie, że nawet takie zwyczajne straganiarstwo jest jakby bardziej wyrafinowane. I na przykład w centrum miasta, na takich zwykłych, powiedziałbym nawet dzikich straganach, można kupić jakieś zabawki, pamiątki, te plakaty z jakimiś gwiazdami pop, a na takich też dzikich straganach, bo nie bardzo tam funkcjonuje coś takiego jak pozwolenie na prowadzenie handlu, to na takich straganach można kupić już takie naprawdę dobrej jakości portrety Atatürka na przykład, albo nie wiem, wygrawerowane na takich metalowych tablicach wersety z Koranu. I to jest coś, co bardzo rzuca się w oczy. Może damy dalej. Mówiłem, że będę jakoś luźno opowiadał, a zdjęcia sobie. No właśnie widzę, że nie wychodzi. Nie? Znaczy, no dobrze, no ja nie lubię na siebie patrzeć, ale dobrze, też powiem. Dobrze, powiem o tym panu. To jest w ogóle bardzo ciekawy człowiek, bo to jest, nie wiem, Dunerdzi, czyli człowiek, czyli facet, który pracuje w takiej kebabowni i za każdym razem, jak do niego wstępowałem, to opowiadał mi o islamie i w jakiś tam sposób usiłował. Znaczy nie powiem, że jakoś tam nie nawracał, ale wyglądało to mniej więcej w taki sposób, że mówił, no Mateusz, ty to jesteś taki dobry człowiek, taki jesteś sympatyczny, szkoda, że nie jesteś muzułmaninem. Znaczy, ewidentnie, wyglądało to tak, że przychodziłem, jakoś próbowałem go zagadać, trafiało to, znaczy te moje wysiłki trafiały na dość podatny grunt, bo Turcy, jak wszyscy południowcy, są bardzo gadatliwi. Także zawsze bardzo, bardzo lubiłem go słuchać i non stop opowiadał jakieś takie różne historyjki, czasami przytaczał jakieś hadisy i ogólnie opowiadał o religii. No w każdym razie ta jego religijność była bardzo, bardzo silna i było widać, że
że tą religią oddycha wręcz i czasami, no i właśnie w pewnym momencie stwierdził, że no, mi jest ciebie żal, nie? Że ty nie jest, bo ty jesteś takim dobrym człowiekiem, no chciałbym, żebyś był muzułmaninem, ale znaczy jakiś tam jego sposób nawracania to wygląda mniej więcej w taki sposób, że o, jak to chcecie dawać dobry przykład, właśnie, czy taki bardzo pokojowy, czyli bardzo, no, bardzo sympatyczny człowiek ogólnie, że dalej. Znaczy tutaj widzimy jeden z takich starszych budynków, który akurat jest jakoś odnowiony. Podejrzewam, że przez jakiegoś prywatnego inwestora, a tam kobieta w czarczafie. No, czyli w sumie dość częsty widok w Turcji, taki trochę kontrastujący z panienkami przefarbowanymi na blond, wymalowanymi tak ostro, z dekoltami i tak dalej. No, w każdym razie jest ich dość sporo i że na początku to wywołuje jakieś zaskoczenie, potem się człowiek do tego raczej przyzwyczaja. Także no, z drugiej strony, znaczy, jest ich sporo, ale znowu nie jest to tak, że to jest ich cała masa. Mam dość dużą wolność, jeśli o to chodzi. Przed dalej, nie? No, czyli tak mniej więcej wygląda miasto i to są, no to akurat jest park przy tym, przy meczecie Sambandzi. No to jest akurat kolejne zdjęcie z tego czarszy, czyli widzimy jakiś taki drobny handelek, kramy. Ruch jest tam dość spory, może tego na tym zdjęciu akurat nie widać, ale tym niemniej ruch jest bardzo, jest całkiem spory. Ja akurat chyba trafiłem w taki moment, gdzie za dużo ludzi nie było, ale możecie mi wierzyć, że sporo ludzi tam jest i to jest akurat zdjęcie z ulicy Turgut Özal'i. To już wygląda dużo lepiej w takim sensie, że tam jest wysprzątane. To jest też, mamy nowy meczet, potem jakieś bloki takie już powiedzmy budowane w taki sposób, no, w taki bardziej schludny, no, generalnie jest wysprzątane, widać zamożność ludzi, którzy tam żyją i to jest taka druga odsłona tego miasta. No tutaj dalej mamy znowu ten meczet Sabandzie, tutaj jest trochę rozmazane, ale to jest akurat znowu w czarszy i taki mały meczet, dosyć ciekawe miejsce w tym mieście i tutaj jest chyba nawet ten wjazd na bulwar Turguta Özal. No generalnie to są takie miejsca najważniejsze chyba w tym mieście. Także, no, czyli w Adanach, dalej Adana nocą, czyli o, to jest kościół ormiański w Adanie. Znaczy on kiedyś był kościołem ormiańskim, monofizyckim, w tej chwili jest to kościół katolicki. Także ogólnie chrześcijanie w Turcji to jest dość ciekawy temat i o tym też można by było długo opowiadać. No, tutaj w Adanie w tej chwili to jest kościół katolicki, Ormian już tam za dużo nie ma. Jeśli jacyś są, ja na przykład nikogo nie spotkałem, ale jeśli jacyś są, to pewnie są to jednostki jakieś tylko. A jeśli chodzi o samych chrześcijan tam gdzieś właśnie w rejonie Cylicji, no to oprócz prawosławnych, którzy żyją w Hataju, to mamy jeszcze katolików, którzy żyją właśnie w Adanie, w Mersin i tak dalej. Czyli to jest, znaczy jeśli byśmy spotkali autochtona tureckiego, który jest chrześcijaninem, no to wygląda to dosyć różnie, bo na przykład jeśli ja spotkałem Asyryjczyków, to za bardzo nie chcieli ze mną rozmawiać. Jeśli się spotykało katolików, to w sumie też, chyba że spotykało się jakiegoś misjonarza, no to wtedy, no to wtedy był dużo bardziej rozmowny i też mniej więcej opowiadał o sytuacji chrześcijan w Turcji, jak to wygląda, jakie niebezpieczeństwa mogą czekać na chrześcijanina w Turcji i często
Znaczy, no, generalnie ja na przykład nigdy się nie spotkałem z jakimś takim, z jakąś taką bezpośrednią wrogością. Nigdy coś takiego mnie nie spotkało. Natomiast jeśli chodzi o duchownych, już tym bardziej misjonarzy, w tym wypadku to już jest dużo, dużo, dużo gorzej. Znaczy kiedyś ze znajomym o tym rozmawialiśmy, mówiliśmy, że no, w jakimś stopniu to też duchowni przyciągają takie zjawiska i tutaj nie chodzi o jakąś myśl magiczną, że się coś tam przyciąga, tylko chodzi o to, że stosunek do misjonarzy, do ludzi, którzy przyjeżdżają i chcą nawracać, jest generalnie negatywny. I na przykład często kiedyś spotkałem się z taką opinią, że wygłoszoną też przez jednego Kurda, który już tak wprost przyszedł i usiłował mnie nawrócić, on tam twierdził, że Turcy, jeśli przechodzą na chrześcijaństwo, to robią to za pieniądze, że się płaci łapówki za to, żeby ktoś przyjął nową religię. I to było takie, to było akurat no, całkiem, znaczy nie wiem do końca, czy tak całkiem absurdalne, bo na przykład ci którzy się interesują Kaukazem, historią Kaukazu, to wiedzą w jaki sposób Rosjanie chrystianizowali Osetyjczyków i Inguszy. No, robili to w taki sposób, że właśnie płacili. Nie wiem, Osetyjczycy i Ingusze chrzcili się po 2-3, czasami 4 razy, bo mieli za to płacone. Znaczy, jeśli chodzi o Turcję, to nie chce mi się jako za bardzo wierzyć w to, żeby ktoś coś takiego robił. Dobra, za sekundę. Znaczy, nie chce mi się wierzyć w to, żeby ktoś coś takiego robił, a najlepszym komentarzem na tego typu informacje była wypowiedź jednego z takich moich znajomych, który też był Kurdem, razem pracowaliśmy właśnie z tym panem, który tak opowiadał. No i właśnie drugi Kurd się pojawił i mówi: ty go w ogóle nie słuchaj, to jest idiota. I stwierdził, że no, jak to jest możliwe, żeby ludzie byli w stanie się przechrzcić za pieniądze. To mówię, to może ja sobie znajdę taką robotę, że będę zmieniał religię i tak. Dzisiaj jestem muzułmaninem, jutro przejdę na chrześcijaństwo, a pojutrze znowu i tak w kółko i będę za to dostawał pieniądze. Także dobrze, jedziemy dalej, czy ten? W międzyczasie ja może pokażę dwie książki, które... Jeśli ktoś się interesuje, to mamy dwie książki. Przyniosłem dwie książki o Turcji, to są reportaże. Tak na dobry początek, one są całkiem znośnie napisane, bardzo, bardzo sensowne. W każdym razie no, pokazują takie różne odcienie szarości w ogóle rzeczywistości tureckiej. I myślę, że są, znaczy, jeśli chodzi o takie źródła informacji, które są dostępne na naszym rynku i po polsku, i które nie są tak banalne jak to, co się pojawia w prasie albo w telewizji, to są właśnie książki. I pierwsza to jest książka Maxa Cegielskiego, Oko świata od Konstantynopola do Stambułu. To ja może pokażę. Nie? To jest reportaż o Stambule. Przeczytałem ją w sumie chyba jakieś 2 lata temu i nie wiem, o jakości w ogóle tej książki nie świadczy to, że przeczytałem ją właśnie 2 lata temu i cały czas twierdzę, że jest dobra, bo to często się tak zdarza, że coś przeczytam, po jakimś czasie, jak już uda mi się zdobyć jakieś inne informacje, to stwierdzam, że jednak nie, beznadziejne. Nie? W każdym razie, jeśli chodzi o tą książkę, to jest bardzo dobra. Druga to jest reportaż Witolda Szabłowskiego, Zabójca z miasta Morelii. Tytułowy Zabójca z miasta Morelii to jest Mehmet Ali Agca, czyli po turecku było Mehmet Ali Agca. Miasto Morelii to Malatya, rodzinne miasto Ali Agczy, a generalnie książka opowiada o takich różnych kontrowersyjnych kwestiach, z którymi się możemy spotkać w momencie, kiedy już się tak zainteresujemy Turcją na dobre. Miałem taki dylemat, czy w ogóle je puszczać w obieg, ale nie wiem, ci, którzy studiują w Instytucie Wschodnim, to już na pamięć znają historię o tym, jak profesor Pieckiewicz na Radzie
Wydziału czy Instytutu? No, na Radzie Wydziału, tak? Jak na Radzie Wydziału puścił książkę w obieg i nie wróciła, a na tej Radzie Wydziału siedzieli sami naukowcy z tytułami od doktora wzwyż. Więc nie wiem, ja akurat się boję puszczać. W każdym razie jeśli ktoś miałby jakieś pytania, to proszę się zgłosić może już po tym moim wystąpieniu. A dobra, to teraz może już przejdę do czegoś. Znaczy, czas leci szybko i nieubłaganie, więc postaram się streścić tak, żeby jeszcze było trochę czasu na pytania ze strony publiki. Dobrze, może ja przejdę do tego, co my tutaj widzimy. To, znaczy, ja mówiłem o religijności muzułmańskiej, o religijności muzułmańskiej w Turcji, o takiej ludowości, o tym, że różne prądy wpływały na kształtowanie się w religijności muzułmańskiej i takim przykładem na to niech będzie ten obraz. No to jest, ja nie wiem, co to jest za obraz w ogóle. Ciężko mi po prostu. Znaczy, ja tak, ja poważnie, no ja do teraz, znaczy on, teraz widzę, że on jest niekompletny, bo na dole powinno się znajdować to niebieskie oko, to tak zwane Nazar Bądziu, to jest akurat taki, mam to w torbie, ale teraz już chyba nie ma jak wyciągnąć. Tam jest torba, to może ono tam jest, także może zaprezentuję. Broń Boże, aha, jeśli ja miałbym mieć jakieś zastrzeżenia co do tego, co jest napisane w tych książkach, to Max Cegielski, nie wiem, inspirowany jakimiś opowieściami, to nazwał to okiem proroka. Wygląda to tak. To jest Nazar Bądziu, czyli tak zwane złe oko. To nie jest żadne oko proroka i podejrzewam, że prorok, pokój z nim, nie byłby zadowolony, gdyby ktoś to nazwał jego okiem, bo generalnie z punktu widzenia właśnie wysokiego islamu to jest ciężkie pogaństwo po prostu. Tutaj akurat mamy jakieś rybki, i nie wiem, to jest element jakiejś myśli magicznej, przestawianie bałwanów, czyli tych rybek, czyli pogaństwo, szyrk i w ogóle wszystko, co jest związane z jakimś bałwochwalstwem w jednym. Znaczy generalnie to jest taka pamiątka, którą każdy turysta może w Turcji kupić i to oko symbolizuje no właśnie taką ludzką zawiść, tak, no generalnie ludzką zawiść i zgodnie, nie wiem, czy tutaj jest ktoś, kto studiuje antropologię, Felix, tak, nie? Czyli, dobrze, jak to się nazywa, to jest magia odstraszająca, tak? No czy, tak, ale no. Ja nie wiem, jak to po polsku, w sensie, że jak to się nazywa. To się nazywa Nazar Bądziu i tłumaczy się to jako złe oko i chodzi o to, że to jest magia odstraszająca. Magia odstraszająca polega na tym, poprawnie jeśli się mylę, to polega na tym, że wszelkie zło, którego się boimy, to odstraszamy tym samym, nie? Tak, i o to chodzi. A niebieskie jest dlatego, że to jeszcze dawno w Turcji Osmańskiej uważano, że niebieskie oko, znaczy, czyli oko europejskie, to jest to najbardziej groźne. Czyli mniej więcej stąd to się bierze i to się powinno, tego tutaj nie widać na tym zdjęciu, ale powinno znajdować się pod tym obrazem. No, na obrazie jest, no nie wiem, no jest Ali i Matka Boska z dzieciątkiem. Także jeszcze inna interpretacja może być taka, że to jest Fatima i mały Ali. Także no w każdym razie taki, no, aciwidny premier. Synkretyzmu religijnego albo jakiegoś eklektyzmu, powiedzmy, to już bardziej myślę adekwatne słowo, bo zachowawcze. No w każdym razie przykład takiej właśnie wymieszanej religijności i jakichś różnych prądów, które wpływają na jej kształt. Może damy trochę dalej. No tutaj mamy muzułmański różaniec. Sam posiadam jeden egzemplarz, który zawsze ze sobą noszę. To jest taka właśnie pamiątka, że po arabsku to jest subha, po turecku tesbih, a w językach turkijskich w Azji Środkowej tasbih. No w każdym razie, no tak, i to jest... To jest, my to nazywamy różańcem, z tym, że z tego co się orientuje, to do chrześcijaństwa przyszło to właśnie ze wschodu i
najpierw był ten spir, a potem był katolicki różaniec, nie na odwrót. Nie? Tam się wydaje na odwrót, ale to tak jak w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego, który mówił, że Tatarzy stroją się na naszą modłę. A nie brał jakby pod uwagę tego, że w naszej modzie szlacheckiej ówczesnej były wielkie wpływy orientalne. Czyli generalnie wyglądało to tak, że to my stroiliśmy się na modłę Tatarów, a nie odwrotnie. I tak wygląda, to jest też z tymi różańcami. A żeby, może jeszcze cofniemy ten różaniec, bo to jest, te różańce, czy te spichy, bo to jest dość ciekawe, bo tutaj znajdują się motywy republikańskie, czyli półksiężyc, gwiazda, czerwony kolor, czyli flaga turecka, czyli takie połączenie religijności ze świecką republiką, która łaskawie pozwala na wyznawanie islamu właśnie w tym kraju. Dobrze, może damy trochę dalej, bo dalej. No dalej takie właśnie straganiarstwo. O, może cofniemy jeszcze tego. To jest, no, Szachmeran to jest w ogóle ciekawy. Ta wężyca, ja już zaczynam mieszać po prostu. To jest ciekawe. Dobra, mamy Atatürka, który jest wszędzie, jest wszechobecny. Znaczy ja mam taką prywatną teorię, jego obecność w życiu publicznym to jest, nie wiem, jakaś reakcja właśnie na tą sekularyzację, bo znaczy moja teoria jest po prostu taka, że znaczy jak dotąd nie wymyśliłem innej, więc nic innego mi jeszcze do głowy nie przyszło, ale tak sobie to tłumaczę, to jest po prostu reakcja na sekularyzację, czyli sytuacja, w której, nie wiem, ludność ma jakiś określony kod kulturowy, w tym wypadku muzułmański. W państwie muzułmańskim Bóg jest wszechobecny, on jest wszędzie, on jest w tej sali, on jest w tym mikrofonie, w moim szaliku, on jest wszechobecny po prostu. W momencie, kiedy dochodzi do takiego gwałtownego odcięcia się od tych muzułmańskich korzeni, to trzeba nagle znaleźć jakieś nowe bóstwo, którym się okazuje być Mustafa Kemal Atatürk. No i właśnie to jest... Ja tak uważam, nie wiem, może jeśli ktoś interesuje się tym bliżej, no to chętnie posłucham, może ktoś ma inne zdanie. W każdym razie, no dalej co widzimy, mamy Che Guevara obok Atatürka, Ali, tu jest Deniz Gezmiş, czyli taki turecki komunista, turecka wersja Che Guevary, czyli młody komunistyczny aktywista, który został stracony na początku lat 70., a przed egzekucją, jak poproszono go o to, żeby wypowiedział swoje ostatnie słowa właśnie przed swoim powieszeniem, to wychwalał Związek Radziecki, Lenina i rewolucję październikową. Także mamy go właśnie na takich, nie wiem, non-stop spotykamy się z takimi wizerunkami właśnie i dalej, no, Che Guevara to jest też postać kultowa i to jest w ogóle Che Guevara w Turcji to jest coś bardzo ciekawego, bo to jest ciekawe zjawisko, bo u nas na Zachodzie to Che Guevara już dawno nie jest symbolem komunizmu, tak mi się przynajmniej wydaje, bardziej stał się taką ikoną popkultury, a w samej Turcji, ja zresztą o tym napisałem w sumie na swoim blogu rok temu, właśnie przy okazji marszów pierwszomajowych, że Che Guevara w Turcji jest na swoim miejscu, czyli na lewicowych komunistycznych plakatach na 1 maja. Właśnie i to jest coś, co dziwi. No niby nie powinno, ale jednak mimo wszystko dziwi, bo człowiek jest przyzwyczajony do tego, że widzi Che Guevary na przykład w Tesco, w czapce świętego Mikołaja. Także i jakaś jakby taka popularność w ogóle komunizmu i właśnie Che Guevary, tutaj tego pana Deniza Gezmiša, to jest też dość ciekawe zjawisko i z tym się wiąże na przykład jedna sytuacja, kiedy poszedłem swego czasu do sklepu, po akcencie sprzedawca zauważył, że nie jestem Turkiem, pyta skąd jestem, mówię, że z Polski, o, Lech Wałęsa, no i tak, Lech Wałęsa, no skinąłem, no fajnie i w ogóle,
ale za chwilę zadeklarował, że, znaczy najpierw powiedział, że zna Lecha Wałęsę, jakby się chciał przyjezdnemu właśnie gościowi jakby przypodobać, po czym zadeklarował, że jest komunistą. No i także, znaczy w tej całej historii w ogóle najbardziej bawi mnie Lech Wałęsa, bo nie wiem, jakby na to zareagował. Zaraz sobie wyobrażam jego reakcję. I właśnie tutaj zadeklarowany komunista, nie wiem, wychwala Lecha Wałęsę. Mniej więcej tak to wyglądało. No z tym, że taka popularność komunizmu to jest akurat na poziomie jakichś tam deklaracji. Osobiście nie bardzo wierzę w to, że ktoś by faktycznie... że komuś w ogóle by się chciało wprowadzać komunizm w Turcji. To jest akurat na poziomie jakichś takich deklaracji i nie wiem, może takiej, nie wiem, wręcz mistycznej potrzeby jakiejś zmiany, jakiegoś dobra, czegoś lepszego, jakiejś tam alternatywy, ale generalnie za tym nie idzie jakieś faktyczne działanie. Znaczy ktoś mi teraz powie, że nie mam racji, bo jeszcze do niedawna na uniwersytetach były właśnie wielkie zadymy na 3 maja i na 1 maja i rzucano koktajlami Mołotowa i tak dalej. Gdzieś tam się pojawiały jakieś bojówki, nie wiem, na przykład w Adanie podczas mojego pobytu to 2 razy wybuchła bomba hukowa, czyli taka, która robi tylko dużo hałasu i to było tyle. Jak potem pytałem ludzi, czy wiedzą, skąd to się mogło wziąć, to opowiadali, że no pewnie jacyś tam komuniści. Czyli no już tak machnięcie ręką, no tyle jeśli chodzi o komunistów w Turcji. Także to by było w sumie tyle. Znaczy, no, ja generalnie zachęcam do tego, żeby się może jakoś bliżej tym zainteresować. Także jeśli ktoś byłby tym zainteresowany, też zapraszam. Może dalej. No to jest Szachmeran, czyli matka wszystkich węży. No tutaj się trzeba byłoby się zatrzymać, żeby porozmawiać o zabobonach, bo jest taka w ogóle wśród ludzi, czasami nawet wykształconych ludzi, jest wiara w ogóle w jakieś niesamowite zabobony, w coś, co dla nas jest wielką egzotyką. Ja na przykład w domu na drzwiach moich sąsiadów widziałem laleczkę wudu przybito do drzwi. I właśnie taka laleczka wudu i też właśnie taki motyw magii odstraszającej, żeby nikt mi nie zaszkodził, to sobie przybiję na drzwi laleczkę wudu i niech sobie będzie. I z laleczkami wudu to się jeszcze się wiąże taka historia, którą kiedyś nam opowiadał właśnie polski misjonarz, który mówił, że ludzie do niego przychodzą z lalkami wudu, że jest kukla. Kukła w ogóle w języku polskim to jest zapożyczenie z tureckiego, bo po turecku jest kukla. Więc stamtąd to przyszło i wyglądało to tak, że ludzie przychodzą tacy znerwicowani do tego księdza i opowiadają, że no, ktoś im rzucił tam laleczkę wudu, nie wiem, do samochodu na wycieraczkę, żeby im się nie szczęściło. No i faktycznie im się nie szczęści, bo momentalnie wpadają w taką panikę, że nie potrafią kompletnie nad tym zapanować, wyrzucają ich z pracy, żona odchodzi, w ogóle wielkie tragedie. I jak idą z tym do meczetu, do imama, to momentalnie dostają burę, co to w ogóle za pogaństwo, z czym ty do mnie przychodzisz, idź się pomodlić. No ale jakoś nie działa. Ale skądinąd wiedzą, że gdzieś tam jest jakiś świątobliwy mąż. Tak, no i to jest akurat nieważne, że to jest duchowny chrześcijański, przychodzą do niego i no... Zrób coś. No to on tam później nam opowiadał, że no najpierw to trzeba na nich nakrzyczeć, żeby się uspokoili. Jak już człowiek zauważy, że zyskał jakiś autorytet, no to wtedy trzeba do nich przemówić i oni słuchają. No i pytanie jest takie, w co ty wierzysz? W Allaha. No to kto jest silniejszy? Ta kukła czy Allah? No i tak nieśmiało odpowiadałem, że Allah. No, oczywiście. No to...
No i kolejny krok to jest, no to módl się do tego Allaha, dobra, no to idą do domu, się módlą, uspokajają się i wszystko jest w porządku. Znaczy, mniej więcej tak to wygląda. Znaczy, no generalnie tu już nawet nie chodzi o jakąś tam magię, tylko po prostu o wiarę w zabobony, w jakieś absurdalne rzeczy, która jest tak silna, że potrafi sparaliżować chwilami. No i lekarstwem na to jest monoteizm, czyli coś bardziej spójnego, znaczy w ich rozumieniu pewnie bardziej sensownego, które nie wiem, jakoś uspokaja i generalnie to jest to panaceum na te lalki wudu. A szachmeran to jest matka wszystkich węży i to są takie, jest taki zabobon o tym, że jak w domu się zagnieżdżą węże, to nie można ich zabijać, bo się będą mściły. No i z kilku źródeł o tym słyszałem. Kiedyś jak powtórzyłem jedną taką historię, gdzie zasłyszano o tym, jak ktoś tam miał letnisko gdzieś na obrzeżach miasta i węże im się zagnieździły i były wszędzie, w ogóle do łóżka im właziły, do garnków jak gotowali i tak dalej, to się stamtąd wyprowadziły. No, znaczy domownicy się stamtąd wyprowadzili, więcej się nie pokazywali, bo wyglądało to w taki sposób, że te węże ich wygoniły z domu po prostu. Jeszcze w momencie, kiedy powtórzyłem tą historię swojemu znajomemu, to powiadał, w ogóle się tym nie interesuj. Wyglądało, znaczy chodziło mu o to, że co tu za bzdury, o jakich zabobonach opowiadasz. No, nie chciał w ogóle przyjąć tego do wiadomości. No a szachmeran to jest właśnie matka wszystkich węży, która podobno żyje w Tarsie. Tam, gdzie urodził się święty Paweł, żyje w Tarsie, czyli pomiędzy Adaną a Mersin. Ona żyła tam, a została zamordowana przez ludzi i dlatego węże, czyli jej dzieci, mszczą się w tej chwili na ludziach i są wrogo do ludzi nastawione i dlatego tak im uprzykrzają życie. No i generalnie... No, wiara w tego typu historie jest dość spora, mimo tego, że oni przyjęli monoteistyczną religię, która tępi wszelkie tego typu przekonania. No i dalej mamy Alego. Dobrze, nie wiem ile mamy czasu, może zrobimy tak, że... No właśnie nie wiem, czy Alewitów, może, nie wiem, może, dobrze, to może resztę tego spotkania przeznaczymy na jakieś pytania, jeśli takie są. Bo rozumiem, że jak patrzę na te oczy, które mnie obserwują, to widzę w nich zainteresowanie, więc pewnie pojawią się jakieś pytania, a jeśli starczy czasu, to może jeszcze potem pomówimy o Alewitach, także zapraszam. Czy ktoś jest zainteresowany? No, słucham. Znaczy nie, bo najpierw zobaczyłem podniesioną rękę na końcu, tam Michał, a dobrze, to najpierw Mikołaj i potem Michała poproszę, słucham. No, generalnie pytanie a propos tego rapera, bo powiedziałeś, że on ma, przynajmniej był Saidem, czyli miał to pochodzenie od tych towarzyszy proroka. I tak jak generalnie w Azji Środkowej mogłoby to... predestynować do bycia tego swego rodzaju arystokracją, tak, czy spotykało się to z jakimś większym szacunkiem w Turcji, czy w ogóle miało to jakieś znaczenie dla ludzi? Znaczy, jeśli chodzi o samego tego rapera, to nie wiem, może za, nie, nie, nie udało mi się go zbyt dobrze poznać, ale w każdym razie wygląda to tak, że Na pewno wielką astymą był darzony jego ojciec i byle kto nie mógł do niego przyjść. I ja w ogóle interesuję się alewitami i chciałbym... No, to jest akurat sazny, ale to zrobiłem w Dżemowie, ale odchodzę od tematu. Ja interesuję się alewitami i chciałem porozmawiać z jego ojcem. No, zrobić z nim wywiad po prostu i wysłać sprawozdanie mojemu promotorowi, bo o tym piszę pracę magisterską i muszę powiedzieć, że to była jedna z moich większych porażek badawczych, bo okazało się, że ojciec nie chce z byle kim rozmawiać, a tym bardziej właśnie z jakimś niewiernym. Nie? Czyli jeśli chodzi o szacunek, o jakąś wielką estymą, którą oni się cieszą w swoim otoczeniu, to tak.
Ale też jest ważną rzeczą poczucie takiej własnej wyjątkowości. Znaczy, ktoś by powiedział, wysokie mniemanie o sobie. Coś takiego. Właśnie no, sytuacja, w której okazało się, że no, nie da rady. Byle kto do niego nie przyjdzie, nie będzie z nim rozmawiał. Więc to Michał może. Bardziej europejska i taka, no załóżmy, że bezpieczna. A jak to wygląda z podróżowaniem po wschodniej linii? Znaczy generalnie nie ma jakichś większych problemów, bo ja na przykład najdalej na wschód dotarłem do Mardin. Z Mardin akurat były te zdjęcia, taka kobieta zawoalowana była, taka stara babcinka, której nie można było poznać. Ja akurat się zaskoczyłem otwartością tych ludzi właśnie na wschodzie Turcji. No, z tym, że Mardin to jest akurat do specyficzne miasto, tam głównie żyją Arabowie, poza tym Asyryjczycy, chrześcijanie, jeszcze nie, Asyryjczycy, chrześcijanie, Kurdowie. Nie miałem jakichś większych problemów z poruszaniem się po wschodniej Turcji i od ludzi, którzy jeździli do Trabzonu, do Vanu, Karsu i tak dalej, też nie słyszałem o jakichś większych problemach, ale słyszałem historię, którą opowiedział mi jeden kolega, który studiował ze mną badanie, że znaczy poprawnie, jeśli to błędnie referuję, ale ponoć wyglądało to tak, że jego siostra pojechała do Urfy, która znajduje się, Szanli Urfa to jest miasto, które znajduje się gdzieś w połowie drogi od Adany do Mardin. I tam miała miejsce taka sytuacja, że grupka studentów zapytała o coś tam miejscowego, on im odpowiedział, po czym reszta miejscowych, znaczy który z miejscowych go zastrzelił. Ale tak zupełnie zastrzelił go, bo? Bo... Zastrzelił go z jakiegoś powodu, ponieważ go obraził, czy... Znaczy, zastrzelili tego miejscowego, który odpowiedział im, który z nimi rozmawiał. Znaczy, ja potem chciałem wybadać, czy faktycznie takie rzeczy się dzieją i jaka jest tego skala. I wyglądało to tak, że głównie pytałem ludzi, którzy byli właśnie z Urfy i jeden był Kurdem. Zapytałem go, czy coś takiego jest możliwe. Powiedział, że tak. Tak, no. Znaczy, czy jest coś takiego możliwe, żeby kogoś zastrzelili, bo z giaurami rozmawiał. Powiedział, że tak. Potem zapytałem kolejnego, bo robiłem takie prywatne badanie. Kolejny się strasznie oburzył, że w ogóle o takie rzeczy go pytam. Że kto tam w ogóle, kto ci takie rzeczy opowiada, bzdura, nieprawda i tak dalej. A kolejni ludzie, których o to pytałem, to opowiadali, że to jest kłamstwo. Z tym, że znaczy, ja tutaj nie chcę siać jakiejś grozy. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, to podróżowanie po Turcji, też tej wschodniej, jest bardzo bezpieczne. Znaczy, to jest jedyna sytuacja, tak, o której kiedykolwiek słyszałem. Znaczy, no, średnio wiarygodnie to może brzmieć. Nie, to jest, podróżowanie po tym kraju jest bezpieczne i ogólnie ludzie reagują na obcych z otwartością, głównie z takim zaciekawieniem bardziej. Dobrze, to chyba by było tyle, nie? Jeszcze, słucham. Słucham. To tak,
straszna sytuacja, żadna mi się raczej nie zdarzyła, chociaż nie, raczej mi się nie zdarzyła żadna straszna sytuacja, taka, po której musiałbym łykać jakieś psychotropy albo coś takiego. Także coś takiego mi się nie zdarzyło, a to, jak są odbierani Polacy, to muszę powiedzieć, że ogólnie są lubiani. Ogólnie Polacy są lubiani, znaczy to jest tak, że no, czy to nam się podoba, czy nie, to jesteśmy Europejczykami i jako tacy jesteśmy postrzegani. Ale jeśli chodzi o to, jak sam byłem odbierany, to bardzo mi się podobało to, że próbuję do nich mówić po turecku. Ja już wcześniej się uczyłem. W tej chwili może nie mówię biegle po turecku i do tej biegłości mi bardzo daleko, ale w każdym razie próbowałem i przez nich to było odbierane jako oznaka szacunku. Jako oznaka szacunku, zainteresowania i reagowali na to z wielkim entuzjazmem. Poza tym miałem taką sytuację, kiedy już po tym okresie studiów, a wtedy, kiedy pracowałem, to poszedłem na modlitwę piątkową do meczetu ze swoim kolegą z pracy, który tłumaczył mi po kolei, co mam robić, w jaki sposób dokonywać ablucji i tak dalej, i potem jakie wykonywać ruchy. I po wyjściu z tego meczetu pozostali do mnie podchodzili i pytali, czy dawno przyjąłem islam. Jak odpowiedziałem, że to nie jest takie proste i w ogóle, to tak patrzyli z wielkim uznaniem, mówili, maszallah, no wierzysz w Allaha, jesteś nasz, nie? I możesz być nawet chrześcijaninem, ale jak wierzysz w Allaha, to jesteś jednym z nas. Czyli mniej więcej w taki sposób to wyglądało. To może ja zapytam. No. Bo mnie właśnie zafascynowało, znaczy ja oczywiście w ogóle się tutaj nie staram w ten sposób porozumiewać, a w Turcji, znaczy ja Turków znam dłużej niż byłem w Turcji, ale w pewnym momencie zafascynowało mi ich podejście do chrześcijaństwa, w każdym razie tych moich no, mocno sekularyzowanych Turków ze Stambułu, którzy tam byli muzułmanami, ale potrafili rzucić tym tekstem, że to piwo, które oni piją tutaj, no to jest pod dachem, Allah nie widzi. Ewentualnie, że ostatecznie to się rozliczą po wszystkim, ale... Znaczy na sądzie się rozliczą, tak? Tak, już na koniec. I że to właściwie, ale to osobny temat. Chodziło mi o to, że w samym Stambule chociażby jest mnóstwo kościołów, no katolickich to jest za dużo powiedziane, chrześcijańskich, często ortodoksyjnych, które nie zostały przerobione na meczety, zresztą sam fakt, że niektóre zostały przerobione na meczety, to inna sprawa. To jest pytanie czysto religijne, bo wiesz, no nie w każdym kraju muzułmańskim spotyka się takie podejście, że generalnie chrześcijańskie świątynie to jest tak naprawdę świątynia, która jest generalnie jak najbardziej święta i święcenia są w porządku, tylko że to jest taka, że tak sobie pozwolę na taki język, niezabrejdowana wersja, tak? My tu mamy islam, który jest wersją wyższą, tak jak jest to judaizm, potem jest chrześcijaństwo, potem jest islam, więc wszystkie kościoły chrześcijańskie są jak najbardziej święte, tylko trzeba je teraz przerobić na meczety i generalnie... I one będą w porządku. Nie, bo to mnie nie zafascynowało. Może ktoś więcej o tym? Znaczy, powiem tak, no to jest podejście muzułmańskie. Ale jeżeli... muzułmańskie, czy tylko tureckie? Znaczy, to jest tak. Ciężko mówić, że coś jest ogólnomuzułmańskie, bo islam w Turcji jest inny niż w Syrii jest inny niż w Egipcie jest inny niż w Maroku i tak dalej, nie? Ale... Znaczy ogólnie jest tak, że jeśli chodzi o na tyle, na ile można o czymś takim mówić, to jeśli chodzi o kanon islamu, to chrześcijaństwo i judaizm są religiami chronionymi. Jako takie one są traktowane. W praktyce to wygląda różnie. To jest akurat dużo bardziej skomplikowane, nie? Bo znaczy, ogólnie na przykład jeśli chodzi o jakieś tam prześladowania, to ja odbieram to w taki sposób, że to są ludzie, którzy z punktu widzenia islamu, to oni grzeszą przeciwko islamowi. Ci, którzy w jakiś tam sposób nie wiem, gnębią chrześcijan, ale podejście Turków do chrześcijaństwa może poza jakimiś wyjątkami, bo takie rzeczy się zawsze zdarzają,
No w sensie, że gdzieś tam jakiegoś duchownego zaatakowano z nożem od kebabu albo znaczy, no bo zdarzają się takie rzeczy, no, ciężko czemuś takiemu przeciwdziałać, no, czyli ja akurat myślę, że tacy ludzie zawsze się będą trafiali. Znaczy to wyłączając tego typu ludzi, to ogólne podejście jest takie, że tak, to też są ludzie wierzący, należy im się szacunek i na przykład Turcy twierdzą, że można się modlić za zmarłego chrześcijanina. Tak mówią, bo dość sporą liczbę osób o to pytałem, o takie rzeczy, w których miałem wątpliwości, to pytałem, odpowiadali, że tak, jak najbardziej i że chrześcijanin też zostanie zbawiony. Także w taki sposób odpowiadali, jeśli by zapytać jakiegoś salafitę, to powie, że oczywiście, że nie. Nie, że to jest, że nie ma w ogóle takiej opcji. Niemniej no, Turcy w sumie przez wieki żyli obok chrześcijan i się z nimi mieszali. Także wyłączając takie sytuacje, gdzie w pewnym momencie jeszcze w Imperium Osmańskim powstała taka otwarta wrogość przeciwko chrześcijanom jako najeźdźcom, ludziom, którzy chcą pozbawić nas tego, co mamy najcenniejsze, czyli wiary w jedynego Boga, to pomijając tego typu sytuacje, ogólny stosunek do chrześcijan jest pozytywny i ogólnie są tolerancyjni wobec innowierców. Gorzej z Żydami. Gorzej z Żydami, ale miałem w ogóle wrażenie, że jeszcze gorzej z ateistami, bo to już w ogóle wypada poza wszelką kategorię. W sensie, że kiedy jesteś Żydem, no to w porządku. No w porządku, no dobra, no, tak jak mówisz. Ale no przynajmniej jesteś wyznawcą jednego Boga, tak, na podstawie tej samej księgi. No chrześcijanie wiadomo mniej więcej to samo, ale w ogóle niewiara to już jest dość poważny problem, bo jak? Zależy w jakim środowisku, bo na przykład na uniwersytecie to bycie ateistą jest cool. Jest bardzo cool. I ja na przykład miałem znajomego Czerkiesa z pochodzenia, który po matce był ateistą i komunistą, a nie, na odwrót, po ojcu był ateistą i komunistą, a po matce żarliwym muzułmaninem. Mniej więcej i on był taki bardzo rozdarty w jakiejś osobistej rozmowie, to mówił tak, no wiesz co, ogólnie to jestem wierzący, nie? Ogólnie jestem wierzący, tylko mam problem w domu, bo jak pójdę do matki i jej powiem, że tak, ogólnie jestem wierzący, ale niewierzący w takich ramach jakiejkolwiek religii, w ogóle jestem wierzący. To wtedy matka mówiła, że nie, to on nie jest w pełni muzułmaninem, niech spada w ogóle. Jak idę do ojca i powiem mu, że no tak, ja nie wyznaję jakiejkolwiek religii, ale ogólnie jestem wierzący, to ten ojciec ateista i komunista też mu mówił, że ma spadać. Nie? Ale generalnie deklarował się jako wierzący w osobistej rozmowie, natomiast gdzieś na korytarzu, znaczy na korytarzu właśnie na uniwersytecie, to tak pełną piersią krzyczał, ja jestem ateistą. Nie? I właśnie to zyskiwało poklask. A jeśli chodzi o ludzi religijnych, to właśnie wygląda to tak, jak powiedziałeś, że lepiej być Żydem albo chrześcijaninem, ale jednak wierzącym niż no, w ogóle ateistą. No. Rzekam na dalsze pytanie, bo jak na razie nie wiem, też do osób, które może z nami na co dzień nie studiują, także nie stisniajcie się. Także bardzo proszę, jeśli ktoś jest czymś zainteresowany, chętnie odpowiem. Dobra,